Witam serdecznie w Kryminalnie Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o Mr. Anime, czyli Treju Eriku Sesslerze. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Insignis, wydawcą książki Szczury Wrocławia Kraty Roberta Schmidta, postapokaliptycznej opowieści o zombie w latach 60. ubiegłego wieku. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest dość mało znana, jednak niesamowicie ciekawa chociażby z jednego powodu. Sprawcą tej niewyobrażalnej zbrodni był normalny, zwyczajny, sympatyczny chłopak, który w swoim czasie odnosił dość spore sukcesy na serwisie YouTube, prowadząc własny kanał. Często gęsto zastanawiamy się, kim byli ci zbrodniarze, co ich pchnęło do takich, a nie innych zachowań, jak wyglądało ich życie. A w przypadku Treja Erika Sesslera mamy tą niesamowitą możliwość, że możemy zagłębić się w jego życie, no a przynajmniej tą część jego życia, którą przedstawiał w swoich filmikach. Możemy poznać jego opinię dotyczącą wielu aspektów właśnie życia, funkcjonowania, jego pasje, plany. Czy to jednak ułatwi zrozumienie motywacji, czemu ten fan anime, kultury japońskiej i filmowiec amator pewnego dnia postanowił wstać rano i zamordować całą swoją rodzinę, wszystkie domowe zwierzaki, którymi się bardzo opiekował, po czym uzbrojony po zęby ruszył do swojego byłego liceum, by dokonać zbiorowego mordu na, jak planował, 70 niewinnych dzieciakach. Co pchnęło tego młodego chłopaka do takiego czynu? Co spowodowało, że nagle zrezygnował ze wszystkich swoich planów, pogrzebał całą swą karierę i zdecydował się zabić najbliższe mu osoby? Od razu więc pada pytanie, czy fascynacja brutalnymi kreskówkami oraz seryjnymi mordercami to prosta droga do zbrodni? Gdzie się kończy ciekawość, a zaczyna obsesja? A czego ten młody facet, który miał no w sumie całe życie przed sobą i który tak bardzo ubolewał nad tym, co zdarzyło się w Columbine, nagle odpalił wrotki szaleństwa? Nie jestem w stanie obiecać, że ten materiał, który tutaj przygotowałam, pomoże nam odpowiedzieć na wyżej postawione pytania, ale jednak spróbuję chociaż przedstawić jego sylwetkę, tego mało znanego mordercy, no i bardzo dobrze, że mało znanego, mówiąc szczerze, jak najdokładniej, więc możemy chociaż zastanowić się, dlaczego stało się to, co się stało. Zacznijmy więc od samego początku. Trey Eric Sessler urodził się 3 sierpnia 1989 roku w małej miejscowości Waller w Teksasie. To jest mniej więcej na południe od Houston. To taka niewielka mieścina, około 6 tysięcy mieszkańców, bez specjalnych perspektyw, gdzie ludziom się zwykle nie przelewa, ale panuje dość dobra sąsiedzka komitywa. Chłopak wychowywany był w normalnej, ciepłej, kochającej się rodzinie jako najmłodszy z dwójki rodzeństwa, w kompanii starszego o 4 lata brata Marka. I nawet ci bracia mieli ze sobą całkiem niezłą sztamę. Oni się tam specjalnie nie kłócili. Jego mama Ronda urodziła się i wychowała w tymże samym miasteczku i była świetnie znana lokalnej społeczności. Pracowała dla lokalnej gazety Waller Times i, jak wspominają jej współpracownicy, zawsze była świetnie przygotowana, dowcipna i zarażała swoim poczuciem humoru. Synów zawsze we wszystkim wspierała, jakiekolwiek tam pasje objawiali, to starała im się nieba przychylić. Jak wspomina jeden z przyjaciół Treja, była taką typową mamą, taką opiekunką domu, która zawsze częstowała odwiedzających znajomych jakąś lemoniadą, ciastkami, zapraszała na obiad, tego typu kwestie. Ojciec Luton, zwykle nie dzielący się specjalnie swoim życiem prywatnym, był człowiekiem dość skrytym, był nauczycielem matematyki w szkole podstawowej Robinson Elementary, zresztą bardzo cenionym nauczycielem, bardzo cenionym pracownikiem tam, zarówno przez współpracowników, jak i uczniów, którzy zresztą bardzo, bardzo przeżyli jego śmierć.
Lutyn otrzymał także takie wyróżnienie jako nauczyciel, można by było powiedzieć jako nauczyciel roku, w roku 2000 i 2006. Rodzice tych dwóch chłopaków, oni się pobrali dość młodo, bo oni mieli trochę mniej więcej powyżej 20 lat, jednak byli bardzo ze sobą zżyci, to było bardzo fajne, zgrane małżeństwo i bez większych przebojów przeżyli razem przeszło 34 lata. Rodzina znana była z uprzejmości i na przykład takiego faktu, że zawsze dekorowali z pietyzmem ten swój dom na święta Bożego Narodzenia i Halloween, zawsze to przystrajając, zawsze witając wszystkich różnych gości, uprzejmi, sympatyczni, utrzymujący świetne, bardzo dobre kontakty z sąsiadami. Jeżeli chodzi o Treya, czyli najmłodsze dziecko w rodzinie, najmłodszego syna, to był zwyczajnym, normalnym chłopakiem. Uczył się przeciętnie, w szkole raczej nie wybijał się spośród tłumu, ani nie odstawał, ani nie był jednym z tych pięknych i popularnych, o po prostu tam gdzieś tak w środku. Zwyczajny chłopak trzymający się grona własnych kolegów i koleżanek. Dziewczyny za bardzo nie miał, to jest fakt. Randkować, z tego co ja wiem, to raczej nie randkował, ale nie każdy w liceum w sumie randkuje. Może miał jakieś cudowne zdolności w kontaktach interpersonalnych, jednak koledzy wspominają go jako bardzo miłego, uprzejmiego, zawsze chętnego do pomocy. W szkole nikt go za bardzo nie gnębił, a przynajmniej jakoś nie masowo, być może tam się z kimś pokłócił co jakiś czas oczywiście, natomiast nie było żadnych wielkich sesji. Co więcej, przez jakiś czas grał on w orkiestrze szkolnej na puzonie, kontynuując zresztą rodzinną tradycję, bo jego mama też lubiła ten instrument i też grała w tej samej orkiestrze. I w tej samej szkole nawet zresztą. W końcu jednak rzucił muzykę na rzecz klubu wideo, działającego właśnie tam po zajęciach, gdzie chętnie zapoznawał się z fachem filmowca. O tym zresztą za chwilę. Lubił też wygłupy, straszenie ludzi i uprawianie skomplikowanej sztuki pranków różnego rodzaju. Jednak znowu, to nie jest nic takiego właściwie nadzwyczajnego. Jeżeli chodzi o jego rodzinę, jak mówię, zawsze miał spore wsparcie, chociaż jego ciotka, to trochę po fakcie, określała go nieco później jako dziwaka. Być może to była kwestia tego, że interesował się animowanymi serialami, a to już dla niektórych jest dziwne, a może po prostu ciotka nie była z nim w najlepszej komitywie, to przecież też się zdarza. Jeżeli chodzi o inne jego hobby, to Trey był także zapalonym graczem w World of Warcraft i tak właściwie w inne gry też pogrywał oraz co jakiś czas wyprawiał się na ryby. Tam odnalazłem jakieś takie elementy, że zajmował się też wędkarstwem, ale nie pasjonował się tym przesadnie, po prostu raz na jakiś czas gdzieś tam się wybywał z wędką. Nie znaczy to, że nie miał swoich ciemnych stron i sekretów, chociaż to może za dużo powiedziane w tej perspektywie. Obsesja na temat zbrodni, broni, tego typu rzeczy pojawiła się u niego dość wcześnie, bo zaledwie gdy miał 13 lat. Rozczarowany faktem, że nie może posiadać własnej broni, no bo jak to 13-latek to jeszcze nie może, planował zadzwonić na 911, informując, że w pobliżu kręci się jakiś tajemniczy osobnik, a gdy funkcjonariusze przybyliby na miejsce, dał by jednemu z nich w łeb kijem bejsbolowym i zabrał jego broń. Taki miał magiczny plan, jak miał 13 lat. Kolejnym krokiem byłoby pojechanie do kolegi ze szkoły i zastrzelenie dzieciaka. Być może tam była jakaś scysja z tym konkretnie dzieciakiem, nie wiem dokładnie. Plan oczywiście nie wypalił, natomiast rodzice się o tym dowiedzieli i zgłosili się do odpowiedniego specjalisty, a Trey był poddany ewaluacji przez psychiatrę dziecięcego, który zresztą, z tego co jest mi wiadomo, znowu nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Powiedział, a tam sobie dzieciak coś tam wymarzył, ubzdurał i o temacie szybko zapomniano. Chociaż problemy z psychiką tego konkretnego chłopaka, no później niestety powróciły. Szkołę średnią, Waller High School, ukończył w 2007 roku, a następnie rozpoczął naukę w Blinn College, gdzie studiował socjologię, ale także uczęszczał na kilka kursów z kryminologii, bo się tam dalej interesował tymi zbrodniami, mordercami, innymi rzeczami, o tym za chwilę. Na czas studiów tamże wyprowadził się zresztą z domu. Z tego co pamiętam, to tam chyba jego babcia czy jakiś krewny miał dom gdzieś w okolicy tego koledżu, więc tam pozwolono mu zamieszkać. Niestety szkołę, ten konkretny koledż przerwał po 2 latach, co bardzo nie spodobało się jego ojcu. I na podstawie czego dochodziło do różnych scysji między ojcem i synem. Skąd ta decyzja o przerwaniu nauki w koledżu? Z tego co wiem, Trey później tłumaczył, że on miał problemy z koncentracją, nie potrafił się skupić. Na uniwersytet to nie szkoła średnia i tam po prostu nie dawał sobie za bardzo rady. To nie znaczy, że w ogóle edukację odwiesił na kołku. Trey, zmieniając nieco zainteresowania, w 2010 roku ukończył szkołę biznesu w Sam Houston State University i rodzice, by uczcić ten sukces, kupili mu samochód nowego, pięknego, czarnego Forda Mustanga, którego chłopak uwielbiał i uważał za największy skarb w swoim dość, no, monotonnym życiu.
Jeżeli chodzi o pracę, no bo to już mówimy o chłopaku, który ma mniej więcej 20 lat, więc to trzeba zacząć zarabiać pieniądze, to człowiek oczywiście z czegoś się tam utrzymywał, chociaż mama i tata pomagali finansowo. Imał się różnych prac, między innymi rozwoził pizzę, pracował na stacji benzynowej, gdzieś tam w sklepach spożywczych, czy nawet w parku rozrywki misia jogi, pomagając przy gokartach. Robota się go raczej nie trzymała, to trzeba przyznać, a jego największą pasją było kino i YouTube. Jako nastolatek bardzo interesował się kinem, szczególnie filmami akcji i marzył o tym, by kiedyś pracować w branży filmowej. Być może wzięło się to stąd, że on przecież tam był w tym klubie wideo w liceum i tam złapał bakcyla. Swoje pierwsze próby amatorskich filmów, kręconych razem z kolegami, prezentował na serwisie YouTube na kanale Lenscap Productions. Ten kanał cały czas istnieje i można sobie dokładnie wszystko zobaczyć. Pierwsze wideo na tym kanale nazywa się The Renters. Pojawiło się na mniej więcej w 2006 roku i jest to taki krótki film, krótki filmik o trzech facetach, którzy siedzą sobie w piwnicy, grając w gry, jedząc pizzę i muszą sobie poradzić z trudną sztuką płacenia czynszu, bo tam przychodzi właściciel mieszkania, który tam próbuje odebrać należności, się tam różne rzeczy dziwne dzieją. To chyba jest komedia, ale ciężko stwierdzić. W każdym razie taka pierwsza próba. Pierwsza jaskółka. Trochę kostropata, szczerze mówiąc, no ale nie każdy zaczyna, prawda, od niesamowitych wielkich filmów i olbrzymich produkcji. Dzisiaj patrząc zresztą na te produkcje, to się człowiekowi trochę słabo robi. Biorąc pod uwagę, że bardzo często występuje tam krew, przemoc, broń, miecze, inne kopanie po twarzy. Z drugiej strony, jak sobie tak popatrzymy na to zupełnie bez kontekstu, to ile dzieciaków kręci sobie podobne rzeczy, ile możemy znaleźć podobnych tematów właśnie na YouTubie. Tematy, które w swoich filmikach, w swoich takich pierwszych próbach Trey najchętniej poruszał, to jest zemsta za krzywdy, obrona uciśnionych, bronienie własną piersią swoich własnych przekonań i tego typu podobne tematy. Wybitne to absolutnie nie jest. Natomiast trzeba przyznać, że Trey wykazywał się też niesamowitym wręcz uporem. A jak mówię, pierwsze próby wyglądały dość żałośnie, ale on się nie poddawał i produkował coraz więcej tych swoich krótkich metraży, próbując i grać, i reżyserować, i pisząc scenariusze, i ucząc się montażu, próbując szlifować, jak tam mógł ten swój warsztat. Niektóre z tych pomysłów są oczywiście całkiem ciekawe, jak się to przyjrzymy. Wykonanie takie, a nie inne, ale trzeba pamiętać, że to jest rok 2007, bo on mniej więcej wtedy zaczynał, więc wielkich możliwości edycji to facet nie miał, ale starał się jak mógł w ramach tej technologii, tych możliwości, które posiadał. Widać też powoli, powolutku, jak te jego umiejętności rosną, jakość materiałów też. Oczywiście to nie zahacza i nie będzie nigdy zahaczać jakieś produkcje oscarowe, proszę się nie łudzić, ale w pewnym momencie Treyowi udaje się nawet dostać na jakieś przeglądy filmów amatorskich w Kalifornii, próbuje gdzieś tam przeniknąć do tego filmowego świadka bez większych sukcesów, to prawda, ale próbuje, uparcie próbuje. Tematyka tych materiałów, tych filmików jest zwykle brutalna. Zwykle ktoś ginie, są jacyś przestępcy, jacyś mordercy albo inny coś. Trey zwykle gra takiego obrońcę uciśnionych, który ratuje miasteczko, czy tam jakieś inne dobra przed złymi, brutalnymi mordercami. Tego typu kwestie. Później bywa zresztą, że odgrywa i rolę tego złego. To jest ciekawe, bo już mu się znudziło granie tego dobrego wojownika w kółko. Ale to są takie filmy, zabili go i uciekł, kręcone na takiej kamerze, jaką miał, z ujemnym budżetem wręcz. To szczególnie ciekawe, albo nawet ironiczne, biorąc pod uwagę, że Trey wypowiadał się dość niepochlebnie w filmach Stevena Seagala. Że to takie słabe, że to tak budżet taki sobie, no i że Mistrzostwo Świata to absolutnie nie jest, a sam strasznie chciał produkować podobne tematy i Steven Seagal przy tym to rzeczywiście, no, produkcja godna Oscara. Jeżeli chodzi o grę aktorską, no bo Trey tam się też stara być aktorem, no to jest taka sobie. Być może często Trey gra, bo musi, niekoniecznie dlatego, że chce być w centrum uwagi, jednak i w tym aspekcie stara się nadrobić jak może. Oczywiście jedynym aktorem, jedną osobą na planie być nie może. I co ciekawe, w tym momencie takie dość dramatyczne, biorąc pod uwagę, jak się ogląda te filmiki, to rodzina w postaci mamy i brata, taty tam za bardzo nie widziałam, bardzo go wspierają. Zarówno mama, jak i brat często grają w tych produkcjach, pomagają organizować plan, wyjeżdżają z nim, nawet obsługują kamery. Mama jest bardzo często wymieniona zresztą jako główny kamerzysta w napisach końcowych, a brat
który przy wielu tych produkcjach, wielu tych krótkich filmikach gra główną rolę wręcz, wydaje się też czerpać taką całkiem sporą radochę z udziału w tych filmikach. Ta cała pasja, ta cała produkcja rozwija się do takiego poziomu, do takiego momentu, że Trey nawet publikuje kilka filmików na kanale, w których radzi, jak na przykład wykonać pewne efekty specjalne, czy jak wykonać realistyczną ranę postrzałową lub zmontować materiał dodając efekty specjalne, czyli się takimi dzieli swoimi pomysłami na różnego rodzaju triki. Widać w tym pasję, widać w tym upór, taką naprawdę bardzo poważną zajawkę i to nie jest coś, co ten chłopak robi tylko wyłącznie dlatego, że nudzi się jak mops w tym miasteczku, ale serio jest jasne, że kręcenie tych krótkich filmów sprawia mu niesamowitą frajdę, przyjemność i chce się w to wdrażać jak tylko może. Wybitnie kreatywne, jak mówię, to nie jest. Oryginalne też nie. Widać wpływ ówczesnej aktualnej produkcji filmowych, jakichś tam filmów, które on widział, coś próbuje skopiować, coś próbuje tam się zainspirować, ale z drugiej strony to nie chodzi też przecież o to, żeby tylko geniusze filmoznawstwa produkowali się na YouTubie i żeby tylko tacy w ogóle próbowali swoich sił. Poza tym jak stwierdzisz, że nie jesteś nowym Stevenem Spielbergiem, najpierw trzeba spróbować, prawda? Kamera to sposób na rozwiązanie właściwie wszystkich problemów Treya, on się właściwie z nią nie rozstaje w pewnych momentach. Gdyby był aktywny dzisiaj, to jego kanał pewnie byłby całkiem chętnie oglądany. Oprócz wyżej wymienionych filmików, tych krótkich metraży, to byśmy to nazwali, chłopak produkuje też inne rzeczy, chociażby na przykład próby przybliżenia historii jego regionu, czy też informacje o przebiegu huraganu Ike, bo to przecież Teksas, więc to tam uderzyło, albo też stawia się na przykład w roli reportera, gdy dochodzi do karambolu niedaleko jego miejsca zamieszkania, więc tam różnych tematyk, różnych sposobów na kręcenie jakichś materiałów dotyka. Pojawia się też parodia filmu dokumentalnego o seryjnym mordercy, gdzie Trey robi sobie trochę jaja z tonu takiego typowego, przerażającego dokumentu. Mając tą świadomość, co on zrobił, to się ma naprawdę ciarki oglądając ten materiał, szczególnie gdy Trey, tam jest taka scena, gdy Trey udając reportera pyta swojego brata Marka, który gra jednego z członków rodziny mordercy, co sądzi o fakcie, że jego krewny właśnie zabija ludzi. I Mark udając wzburzenie ucieka przed kamerą, zatrzaskując się w swoim pokoju. I to jest, oczywiście to jest dowcip, to jest żart, ale mamy świadomość, że właśnie w łazience przy tym konkretnym pokoju Mark parę lat później straci życie, to się nam trochę słabo robi. Kto wie, może gdyby Trey nie popełnił tej zbrodni, gdyby udało mu się ustabilizować swoje samopoczucie lekami, to w końcu trafiłby gdzieś do Hollywood, może jako asystent reżysera, gdzieś by się tam zahaczył w końcu i odniósłby sukces. Może nie spektakularny sukces, ale pracowałby w branży. Tego produkcje, to też trzeba przyznać, one nie są tak zupełnie na poważnie. Nie są pozbawione przede wszystkim elementów komediowych. To może nie jest humor najwyższych lotów, ale widać tymczasem błysk inteligencji, dystans, czy nawet zdarzają się takie dość zabawne momenty. Jest to oczywiście sporo przewracania się, spadania z dachu, uderzania w głowę, innych takich elementów rodem wręcz z kreskówek, ale nie wszystko jest właśnie takie super poważne, żebyśmy nie myśleli, że on tak tylko tutaj z wielkim karabinem albo z wielkim mieczem idzie mordować. Nie. Widać, że chłopaka kręcą też komedię i próbuje tam te elementy gdzieś tam wdrożyć. Między innymi na kanale pojawia się parodia, nieco nieudolna swoją drogą oczywiście, przemówień Joe Austina, znanego kaznodziei telewizyjnego, która jest takim jakby pastiszem na coaching jakby. Zrealizowana razem z kolegą, ten konkretny materiał zrealizowany razem z kolegą wyśmiewa wiarę w moc twórczą za ciężkie dolary, za co Treyowi się nieco oberwało. Znaczy, może nie oberwało się znowu tak mocno, albo tak potężnie, dlatego że YouTube to wtedy raczkował jeszcze, więc komentarzy nie było tak dużo i ataków nie było tak dużo. Natomiast no, jakby on nie zaprzestał swoich działań. On swoją drogą się identyfikował jako chrześcijanin, chociaż sam podsumowywał, że do kościoła nie trafiał zbyt często i nie był przesadnie religijny. Jednak zastrzegał, że ta cała parodia, ten cały materiał właśnie o tym kaznodziei, to nie chodziło o wyśmiewanie samej wiary w Boga, a raczej po prostu koszenia na tym kasy. No i w 2008 roku Trey wpada na taki pomysł, żeby rozwinąć ten swój kanał, tą swoją pasję, spróbować czegoś innego i decyduje się recenzować seriale anime na kanale w swoim tym właśnie pod pseudonimem Mr. Anime. Chińskimi bajkami, jak zwykle nazywają to prześmiewcy, zainteresował się dzięki swojemu koledze Ethanowi Carterowi, którym właśnie pokazał mu jakieś tam pierwsze produkcje i wspólnie dzielili się nowinkami z tego tematu.
Z tego, co też wiem, brat Treya, Mark, też anime i mangi nie odmawiał, absolutnie nie, chociaż w okolicy tych recenzji się za bardzo nie pałętał. Na początku te produkcje, właśnie te opinie na temat różnego rodzaju seriali, były takie dość sobie, ale w miarę szybko się chłopak wyrobił, o tyle o ile mógł, wplatając do tych swoich właśnie recenzji, tych swoich podsumowań, jakieś przerywniki z tych swoich krótkich metraży, coś próbując z tego żartować. To było takie, nie tylko taka siedząca, gadająca głowa, ale próbował dodać tego coś więcej. Czyli łączył przyjemne z pożytecznym. Wydaje się, że nawet na części tych filmików bywa strasznie agresywny. Nawet się denerwuje, tutaj to było takie beznadziejne, to było takie słabe, to było takie nieprzyjemne i lubiłem tego oglądać. Jednak przynajmniej na początku zdaje się, że to głównie taka konwencja, tak sobie przyjął. Później niestety okaże się, że faktycznie musiał mieć jakieś problemy emocjonalne albo problemy z gniewem. No dobra, ale jak te recenzje wyglądały, bo przecież nie każdy będzie miał siłę i nerwy, po prostu to wszystko obejrzeć. One mają mniej więcej format takich kilkuminutowych filmików i prezentuje tam Trey takie dość ostre spojrzenie na przekrój produkcji anime. Od klasyków takich jak Evangelion czy Death Note do materiałów o takich mniej znanych seriali, znanych tylko i wyłącznie właściwie fascynatom. Trey się nie patyczkuje, zwykle podsumowując materiał w kilku żołnierskich słowach, nie obawia się nawet nie zgodzić z ogólnie panującą opinią. Nie jest jedyny na YouTubie wtedy, ma oczywiście konkurencję i nawet czasami z tą konkurencją wchodzi w polemikę, więc jakbyśmy to powiedzieli, używając aktualnej terminologii, trochę kręci dramy na YouTubie, ale to się nie obraca jakoś tam przesadnie w jakąś wielką aferę, tam się po prostu coś tam pokłóci czasami ewentualnie z innymi recenzentami. Zaczyna mieć też grono wiernych widzów. Trzeba mu przyznać, że dzięki niemu wiele osób w ogóle zajrzało do anime i polubiło ten gatunek, zaprzyjaźniło się z niektórymi seriami, w ogóle je odkryło. Jego recenzje są dość ciekawe, jeżeli spojrzymy na kwestię, że dzięki temu możemy poznać nieco jego sposób myślenia, w jaki sposób się wypowiada, co mu odpowiada, co mu nie odpowiada, co mu się podoba, a co nie, lub na jakie wartości on zwraca uwagę. Co więc Mr. Anime polecał, a czego nie? W momencie, jak mówię, na ekranie pojawia się lista części materiałów, które zrecenzował, natomiast ja w konkretne tytuły wchodzić raczej nie będę, gdyż mam świadomość, że nie wszyscy anime się pasjonują. Ja też się specjalnie nie fascynuję, szczerze mówiąc. Recenzję zresztą można sobie do dzisiaj zobaczyć i wyrobić zdanie. Co możemy powiedzieć o jego upodobaniach? Trey nie jest wielkim fanem hentai, czyli elegancko rzecz ujmując animacji traktujących o niekompletnie ubranych ludziach dokonujących aktów, powiedziałabym, że seksualnych, ale to czasem ciężko stwierdzić, jak tam lata wielka ośmiornica z penisami zamiast macek. Proszę sobie tego nie googlować. W każdym razie Trey nieprzesadnie takie rzeczy, takie perwersje ogląda. W swoich osądach pokazuje się raczej jako rozsądny młodzieniec, który w anime szuka nie tylko szybkich podniet, jak rozrośnięte do granic możliwości ośmiornice, znaczy piersi, czy też mordowanie, gdzie krew i flaki fruwają, ale najważniejsze było przesłanie, czy też interesujące postacie, fabuła. Z drugiej strony z dużym zadowoleniem chwalił tytuły o zombie, gdzie na przykład ludzie byli mordowani na prawo i lewo, a krew tryskała z telewizora. Trzeba też oddać sprawiedliwość, że przecież są tytuły o zombie, które mają bardzo ciekawą fabułę, więc może to i to. Jeżeli chodzi o polecanki, to szczególnie lubił anime Cowboy Bebop i Gunsmith Cats. Natomiast lista seriali czy filmów, które przypadły mu do gustu, jest naprawdę dość długa. Tak samo jak i tych, które mu nie przypadły do gustu. Zapytałam się zresztą, przygotowując się do tego materiału, zapytałam się fanów gatunku, co sądzą o jego ocenach i większość z nich uznała, że to dość rzetelne podejście do tematu, chociaż oczywiście ocena niektórych produkcji byłaby dość subiektywna. A w każdym razie za subiektywną można by ją uznać. Trzeba też przyznać, że właściwie Trey nie gloryfikował anime, czy seriali, czy różnego rodzaju produkcji, gdzie tam się tylko trup słał gęsto i nic więcej go nie obchodziło. Więc tutaj to jest dość ciekawe, dlatego że większość ludzi by zakładała, że człowiek, który stał się mordercą, który popełni tak straszliwą zbrodnię, raczej będzie się ku temu skłaniał, a tu niespodzianka. Ten kanał zresztą zaczął mu iść całkiem nieźle i Trey odnotował przeszło 4000 subskrybentów, a wyświetlenia szły w tysiące. Wiem, że to nie wygląda na dużo w dzisiejszych czasach, ale w okolicach 2010 roku, albo nawet nieco wcześniej, szczególnie przy takiej niszy, jaką jest anime, był to niewątpliwy sukces. YouTube zaczął być też jego właściwie profesją, zaczął na tym zarabiać pieniądze. W pewnym momencie zaczął zajmować się też sprzedażą reklam Google,
o co YouTube go upomniał. To był taki zresztą dziki czas, że banowali kanały i banowali wyświetlenia, jak się wspomniało, żeby klikać w reklamę czy coś. Takie czasy, o. Z powodu tego YouTube'a, tego wszystkiego, to mniej więcej właśnie w 2010 roku Trey przeprowadził się z powrotem do rodziców, ponieważ tam internet był szybszy, lepiej mu po prostu działał. Prosił też widzów o dotacje, wsparcie finansowe, wojował z YouTube'em na przykład o prawa autorskie, gdyż szczególnie przy recenzjach miewał on problemy z pokazywaniem dodatkowych materiałów. Takie życie YouTubera. Jak sam podsumował skrupulatnie, był bardzo skrupulatny, jeżeli chodzi o finanse, pierwszy sezon tych recenzji, gdzie mniej więcej zrecenzował około 20 paru filmów, 20 paru seriali, kosztował go około $1000 i prosił widzów, żeby mu pomogli to jakby kontynuować. Oczywiście nie tylko na YouTubie działał, Trey posiadał także profile na innych kanałach społecznościowych, na innych portalach społecznościowych. Do dzisiaj można znaleźć jego MySpace, niektóre wpisy z Facebooka, głównie cytowane w prasie, gdzie pisał, trochę się uskarżał, jak monotonne było jego życie. Że tam właściwie jego samochód, przejażdżki samochodem to jedyna radocha i ten YouTube i to wszystko, bo tutaj jest uwięziony w takim małym miasteczku. Ale z drugiej strony wyglądało na to, że wierzył, że kiedyś karta losu się odwróci i osiągnie ten sukces w branży filmowej. No dobra, ale gdzie ta przemoc, gdzie ta broń, gdzie te flaki, jak to wszystko? Już wam mówię, na filmach często chłopak pozował z bronią, a to strasząc potencjalnych hejterów, że o, jak tam wam się nie spodoba moja recenzja, to tutaj to jest moja AK-47, a to chwaląc się posiadanymi giwerami, miał sporą kolekcję, przeszło 10 sztuk broni i lubił sobie zresztą postrzelać. Później policja odkryje, że właściwie 25 sztuk broni. Jednak zdaje się, że zebrał te dodatkowe elementy tuż przed atakiem. Były tam i małe pistolety, i jakieś takie antyczne strzelby nawet, i AK-47 wcześniej wymienione, i broń odziedziczona po dziadkach, no i też oczywiście własne zakupy. Trzeba przyznać, że dla Treya to były takie zabezpieczenie finansowe trochę. Gdy na gwałt potrzebował gotówki, na przykład zastawiał jedną lub dwie strzelby w lombardzie i wykupywał później, gdy już miał pieniądze. Zdarzało się też, że swoją kolekcją chwalił się sąsiadom. Jak wspomina jeden z nich, 79-letni Charles Scorgings, Trey bardzo chętnie opowiadał o strzelectwie, o swojej broni, co to tam nabył, co tutaj posiada. Natomiast tego sąsiada bardzo niepokoił fakt, że chłopak zawsze mówił o zabijaniu ludzi, o celowaniu do ludzi, a nie zwierząt. Dlatego, że myślistwo na przykład nie było pasją Treya. Absolutnie nie. Mimo, że anime i recenzowanie tego anime to duża część jego życia w tym momencie, to chłopak nie rezygnuje ze swojej pasji filmowca, co jakiś czas próbując swoich sił w kolejnych krótkich metrażach, jakichś tam produkcjach robionych ze znajomymi, z rodziną cały czas. Nawet udaje mu się dostać rolę w amatorskim horrorze, ale to raczej epizody niż taka właściwie prawdziwa praca albo droga do jakiejś wielkiej kariery. Materiałów na jego kanale przybywa. W tym momencie w sumie jest ich około 300 i w większości są to, jak mówię, albo krótkie filmy, albo filmiki dotyczące anime. Trey wypowiada się także na inne tematy, także komentując aktualne wydarzenia. To niezbyt często mu się to zdarza, ale zdarza. Są nawet filmiki z World of Warcraft, jakieś tam piosenki, montaże śmieszne. Jest zwolennikiem posiadania broni, co nikogo już chyba tutaj nie dziwi, argumentując, że taka strzelba w domu to wentyl bezpieczeństwa dla narodu podczas wojny. Sam nawet publikuje na kanale kilka materiałów, w których recenzuje posiadane elementy strzelające, jednak w to specjalnie nie idzie. Chyba miał taki plan, ale to nie wyszło. Nie interesuje się polityką za bardzo, bo tak byśmy powiedzieli, że tak broń, tutaj wojna, polityka. Nie, on do tego za bardzo nie dotyka, raczej do tego stroni. Mówiąc, że bardziej go fascynuje historia, chociażby na przykład wojny koreańskiej, niż takie aktualne tematy. I wypowiada się też w pewnym momencie na temat strzelaniny w Columbine i podobnych zresztą, które są niestety plagą w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku, o ile dobrze pamiętam, było ich aż 78. Nie mówiąc już o tym, ile było w latach poprzednich. Wydaje się, że Trey jest tematem przejęty, uważa, że to jest straszne, natomiast jak sam mówi, niewiele można zrobić. No i powoli dochodzimy chyba do clou problemu. Chłopak zaczyna mieć obsesję na punkcie seryjnych morderców i strzelanin szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków wyżej wymienionego Columbine. Chyba nie ma misia kolorowego, który by nie słyszał o tej straszliwej masakrze w szkole w Colorado, gdzie dwóch uczniów, Eric i Dylan, zabili kilkanaście osób właściwie w takim dzikim szale zemsty. I mimo, że w tym roku mija 20 lat już od tego czasu minęło,
Do dzisiaj właściwie nie znamy tak naprawdę dokładnie odpowiedzi, czemu dokonali tej zbrodni, albo może tak, nie mamy stuprocentowej pewności, co nimi kierowało. Głównym powodem podawanym przez media jest znęcanie się innych dzieciaków nad sprawcami masakry. Oni tam byli strasznie gnębieni. Natomiast czy to jest prawda, czy nie, to już jest osobny temat. Kiedyś temat Columbine trzeba będzie zrobić na kanale i omówić go szczegółowo. Natomiast Trey, jak sobie tak popatrzymy w perspektywie, to nie bardzo podchodzi pod ten obraz. Nie bardzo wygląda tak, żeby on się specjalnie mógł identyfikować ze strzelcami z Columbine. W szkole uczył się w porządku, miał grupę wiernych przyjaciół, a teraz ma zresztą i fanów poprzez jego kanał na YouTubie. Na kasę strasznie narzekać nie musiał, jeździł nowym czarnym Mustangiem, planował swą przyszłość, no i powoli tam gdzieś się piął do góry. Bardzo powoli, ale się piął. Nie dopisywało mu zdrowie, o czym zresztą za chwilę, i zapewne przykrzyła mu się samotność, jednak przecież nie znalazł tej towarzyszki życia, jeszcze nie znalazł towarzyszki życia, miał tam 20 lat dopiero. No ale jednak świat w gruncie rzeczy stał przed nim otworem. Trey jednak postanowił te drzwi zamknąć, zatrzasnąć wręcz. Jak sam mówił, nie było dnia, żeby nie rozważał morderstwa czy innego brutalnego czynu. Z jednej strony nie planował nic na poważnie, ale z drugiej strony te fantazje coraz bardziej go gdzieś tam wciągały. No i zaczyna jeździć po okolicy z tym swoim czarnym Mustangiem, strzelając na przykład do opustoszałych budynków. W pewnym momencie to eskaluje do tego poziomu, że zaczyna też strzelać do krów i koni pasących się tam na pastwiskach. Ubicie sztuk bydła oczywiście nie jest niezauważone. Tam ktoś poszukuje, co to jest za chuligan, który dokonuje tego typu rzeczy. Natomiast Trey nie zostaje namierzony. Zawsze się stara, żeby nie pozostawić żadnego śladu, nawet łuski po nabojach zbiera. Jak powie później, prześledził bardzo uważnie procedury śledcze i robił wszystko, żeby nie zostać ujętym. 27 grudnia 2011 roku Trey wrzuca taki materiał na swój kanał, gdzie informuje swoich widzów łamiącym się głosem, że ma dość poważny problem zdrowotny. Mianowicie została zdiagnozowana u niego odma opłucnowa. I chłopak się obawiał, właściwie poważnie się obawiał o swoje życie. W tym materiale mówi, że być może będzie musiał przestać nagrywać, albo będzie nagrywał rzadko. Prosi też bardzo swoich wierzących fanów o modlitwę w jego imieniu. Niedługo później przechodzi zabieg, jakoś to wszystko jakoś się stabilizuje. Jednak można zauważyć po tych materiałach, po tych kilku materiałach, które później nagrał, że właściwie coś się zmieniło. Już nic nie jest takie samo. Nie wiem, czy to jest kwestia leków, czy substancji niekoniecznie legalnych, czy też jego własnego zdrowia psychicznego, ale sposób, w jaki on zaczyna się wypowiadać, dramatycznie się zmienia. Trey zaczyna niemal bełkotać na tych filmach. Ma się wrażenie, że on jest w takim silnym środku. Gubi czasem wątek, wciąż robi przerwy. Czasem ma się wrażenie w ogóle, że jest pijany. Nawet jego widzowie zauważają to i pytają się, słuchaj, stary, czy wszystko w porządku? Czy potrzebujesz jakiejś pomocy? Więc naprawdę wydaje się, że jest zupełnie innym człowiekiem. Coś w jego głowie też się zmienia, też się rewaluuje. Co dokładnie, dlaczego, też nie wiemy. Według informacji źródłowych on coraz częściej sięga po broń, jakby się przygotowując do czegoś, do realizacji tych swoich fantazji, czy takiego treningu oswajania samego siebie z przemocą. Celem na początku są puszki po piwie, później zwierzaki niestety, cały czas te konie, tam te krowy, które, do których on tam celował, to się też eskaluje. A później Trey nawet strzela w kierunku budynków, włączając to swoje były liceum. Jak donoszą niektóre źródła, podkłada też parokrotnie ogień, niszcząc jakieś tam okoliczne pustostany. Więc dochodzi do tego poziomu, nikt go nie łapie, nikt go nie przyłapuje na tym. Natomiast Trey zaczyna coraz bardziej przesuwać tą taką cienką, czerwoną linię przemocy pomiędzy życiem realnym a fantastyką. Mniej więcej w tym czasie na Facebooku publikuje informację, że jego zwierzak, ukochany królik i bohater zresztą niektórych jego filmów gdzieś zaginął, gdzieś wsiąkł. Jednak jak się później okazuje, to Trey sam zabił tego zwierzaka, gdzieś trenując i wdrażając swój pokręcony plan w życie. Jednego dnia wydaje się chłopakowi, że jutro już będzie w stanie zrobić coś strasznego, dokonać jakiegoś mordu, kolejnego macha ręką. Jak powie później, interesował go sam fakt, sam akt zabijania, natomiast zasmucały go efekty pop, a właściwie nawet przerażały, czyli trupy innymi słowy, krew i fakt, że ktoś stracił życie. Z tym on się nie mógł pogodzić, natomiast fascynował go sam akt zbrodni.
tym czasie wydaje się, że ludzie coś przeczuwają. Zarówno widzowie pytają się go, czy wszystko jest w porządku. Było nawet parę takich komentarzy, że ludzie mówili, no dobra, może słuchaj, udasz się do specjalisty. Słuchaj, stary, potrzebujesz pomocy. No i rodzina chyba coś przeczuwa. Mark, brak Treya, na spotkaniu z najlepszym kumplem w meksykańskiej restauracji, mniej więcej pod koniec stycznia 2012 roku, żartuje, że oj, słuchaj, stary, nawet się nie zdziw, jak Trey pewnego dnia nas wszystkich po prostu pozabija. Na podobny żart pozwala sobie ojciec Treya w rozmowie z własną siostrą, więc gdzieś tam ktoś przeczuwa, że coś jest nie tak. Zmianę w zachowaniu matki, bo mama się tym wszystkim bardzo też przejmuje, wyczuwają nawet jej współpracownicy w redakcji. Ona bo jest zawsze taka, ona była zawsze, miała tak, była uśmiechnięta, miała zawsze dobry humor, a tutaj, chociaż Rhonda niewiele mówi o swoim życiu prywatnym, nie uśmiecha się tak często i sporo straciła na wadze. Nie jest tajemnicą fakt, że martwi ją stan syna. Trey także nie czuje się dobrze psychicznie. Jest wprawdzie pod opieką psychiatry, nawet raz trafił do szpitala psychiatrycznego. Nie znam szczegółów, tylko taki element gdzieś znalazłam, co jednak niestety nie wystarcza. Jak mówił sam chłopak później w rozmowie z policją, jego lekarz przepisuje mu w kółko coraz co inne tabletki i właściwie jego stan niewiele się poprawia. A koktajl, który chłopak sobie przyjmuje, czy właściwie sam sobie tworzy, jest dość ryzykowny. Ma przepisany lek Seroquel, czyli właściwie taki lek, który jest przepisywany na chorobę dwubiegunową, jak i schizofrenię, Xanax, no a do tego miesza to wszystko z marihuaną, Prozaciem, Oxycontinem, który zresztą zdobywa bez recepty i do tego wszystkiego próbuje metamfetaminy, więc mocna rzecz, powiedziałabym. 13 lutego 2012 roku Trey publikuje na kanale kolejne wideo, mówiąc, że coś szykuje. Ten materiał o tytule Mr. Anime is planning something. Ma taki właściwie trochę posępny wyraz, ale chłopak nie dzieje się żadnymi morderczymi historiami, nie opowiada o jakichś morderstwach czy zabójstwach, nic takiego. No to coś kombinuje, ale większość jego widzów prawdopodobnie zakłada, że ma to związek z jego działalnością na YouTubie. Trey informuje publikę, że zamierza sobie zrobić krótką przerwę na kilka tygodni, a to też nie nowość, ponieważ Mr. Anime, czyli właśnie to jego alter ego, już robił sobie przerwy wcześniej i na jego kanale można znaleźć ładnych kilka materiałów o tytule Powracam. Mniej więcej w początku marca Trey dzwoni na policję z bardzo dziwnym zgłoszeniem. To jest bardzo ciekawe. Informują dyspozytora, że słyszał, że on tam gdzieś tam spacerował sobie i słyszał, jak kula przemknęła koło jego głowy. Czy to jest urojenia? Czy on chciał sprawdzić reakcję stróżów prawa? To już ciężko powiedzieć. Kolejnego tygodnia Trey zapytuje swojego znajomego, Michaela Mathesa, z którym zresztą razem chodzili do liceum i ten Michael Mathes w tym momencie pracuje w policji, żeby było ciekawiej. I Trey pyta się go, czy cywile mają prawo nabyć taktyczne kamizelki kuloodporne. Michael się nieco zdziwił i mówi, no dobra, ale skąd to pytanie w ogóle? Na co Trey odparł, że to była taka sytuacja, że on był niedawno w sklepie z bronią i sprzedawca właśnie chciał mu jedną taką taktyczną kamizelkę sprzedać, zhandlować. I to Treya zastanowiło, gdyż wydawało mu się to średnio legalne, więc chciał poinformować stróżów prawa. To nie ma żadnego wielkiego epilogu, ta cała historia, tylko taka jest wzmianka, taka anegdota, że coś takiego się tam działo w jego głowie. Ostatni materiał na kanale, datowany na 13 marca 2012 roku, o tytule Mr. Anime's New Job, ma wymowę dość pozytywną. Trey informuje właściwie swoich widzów, że otrzymał pracę na pełen etat i ma to związek z branżą filmową, więc będzie miał trochę mniej czasu na YouTube. Ale z drugiej strony to się okazuje, przynajmniej według tej informacji, że gdzieś tam dochodzą jakieś możliwości, że on będzie mógł właśnie w końcu spełnić swoje marzenia. Dziękuję też widzom za wspaniałe 6 lat. Zresztą do swoich widzów to też jest ciekawe. Zawsze podchodził bardzo z szacunkiem, odpowiadał na ich pytania. Jeżeli ktokolwiek coś chciał się czegoś dowiedzieć, to on jak pomagał, jak umiał. Czy rzeczywiście on tą pracę dostał? Czy tylko mu się śniło i chciał poopowiadać bajki? To ja niestety nie wiem. Nie znalazłam żadnej informacji, że on rzeczywiście gdzieś tam miał zostać zatrudniony. Natomiast tydzień później dochodzi do masakry. Wieczorem 20 marca 2012 roku, czyli w dzień przed zbrodnią, sąsiedzi wzywają policję. Podstawą wezwania stróżów prawa była skarga, że ponoć z posiadłości Sesslerów słyszano strzały. No ale gdy policjanci przybyli na miejsce, to właściwie nic nie odbiegało od normy. Kto strzelał, gdzie strzelał, o co chodziło, nie wiemy, tylko było takie zgłoszenie.
Tego dnia też Trey wysyła SMS-a do mamy, bardzo ją prosząc, by umówiła mu spotkanie z psychiatrą. To pilne, jak on pisze. Potrzebuje pomocy. Czy Rhonda rzeczywiście umówiła go z lekarzem? Nie wiem, natomiast niestety niewiele to zmienia w przebiegu wydarzeń, bo to nawet jeżeli by go umówiła, to by musiał chyba parę dni poczekać. Rankiem 21 marca 2012 roku 22-letni wtedy Trey jest już gotowy. Około godziny 12 w południe wstaje, bierze naładowaną broń, po czym zmierza do garażu, gdzie zabija własną mamę 4 strzałami w pierś. Nie ma żadnej kłótni, żadnej ostrej wymiany zdań, niczego, żadnego motywu. To straszna zbrodnia i chłopak nieco trzeźwieje, jednak uważa, że klamka zapadła i już nie wytłumaczy swojemu ojcu, ani bratu, że z tego, że właśnie zabił mamę. Rusza więc w głąb domu z zamiarem zabicia właściwie pozostałych dwóch członków rodziny. Najpierw spotyka brata, którego mija w korytarzu. Nic nie mówiąc jednak, Trey przechodzi do swojego pokoju, gdzie sięga po naładowanego Glocka, po czym wraca, celuje i pociąga za spust, strzelając właśnie do brata dwukrotnie. Mark, chociaż dwukrotnie postrzelony, ucieka do łazienki, gdzie udaje mu się zamknąć drzwi, tam zablokować się. Natomiast ten cały harmider, ta strzelanina, budzi ojca. Ojciec Luton, który właśnie obudzony przez te strzały, tam półprzytomny zresztą, wstaje i śpieszy odkryć, co się dzieje, będzie kolejną ofiarą. Jeżeli chodzi o ojca, to była właściwie wprawdzie już koło mniej więcej godziny 13, jednak mężczyzna nie śpieszy się do pracy, bo aktualnie zdaje się trwała przerwa wiosenna i w szkole musiał się pojawić nieco później, coś takiego było. Trey strzela do niego dwukrotnie, zostawiając ciało w tej głównej sypialni i wraca do łazienki, gdzie ukrywa się Mark. Oddaje 7 strzałów w kierunku drzwi, w końcu trafiając w zamek, więc te drzwi się automatycznie otwierają. Tam widzi swojego brata, który zwinięty w kłębek na podłodze bardzo mocno krwawi. Nie rusza się, więc to przekonuje chłopaka, że brat jest zapewne martwy. Natomiast chce się upewnić. Trey się bardzo konsekwentnie upewnia, czy wszyscy członkowie rodziny nie żyją. Gdyż, jak sam później stwierdzi w rozmowie z policją, nie chciał, żeby męczyli się w kałuży krwi leżąc na podłodze. Wraca do pokoju po strzelbę R15, po czym wraca do garażu. Odkrywając, że mama się nie poruszyła, jest przekonany, że nie żyje, jednak dla pewności oddaje 2 dodatkowe strzały. Następnie wraca do łazienki, gdzie strzela bratu w głowę, znowu dla pewności. A na sam koniec oddaje jeszcze 1 strzał w kierunku ojca. Tak ginie jego rodzina. Zabił ludzi, którzy go zawsze wspierali, zarówno finansowo, jak i emocjonalnie, zawsze przy nim stali i wydawało się wszystkim, że tworzą fajną, zgraną rodzinę. Zabił mamę, tatę i brata. Zabił ich, jak później tłumaczył, w akcie takiego pokręconego miłosierdzia, by nie przechodzili Gehenny i nie wstydzili się za niego, gdy dowiedzą się o masakrze, którą zaplanował później. Tuż po morderstwach Trey wpada w szał i demoluje cały dom, niszcząc właściwie wszystko, co wpadnie mu w ręce. Wyrzucając wszystko z lodówki, strzelając do zdjęć rodzinnych, do akwarium i nawet zabijając strzałem z 22 swoją taką kochaną tchórzofretkę, bo miał takiego zwierzaka tam. Niszczy całkowicie dom, w którym się wychował, włączając to wszystkie swoje pamiątki z dzieciństwa, tak jakby chciał zmieść swoje życie właściwie z powierzchni ziemi. Zakończyć ten rozdział. Ma wyrzuty sumienia, bo wydaje się, że je ma, dlatego gryzmoli po ścianach i drzwiach domu, jak bardzo kocha swoich rodziców, jak bardzo nie wie, co w niego wstąpiło. Pisze między innymi, czemu to zrobiłem, lub kocham mamę, tatę i brata, albo kocham moją rodzinę, albo niech ktoś mi pomoże, albo Boże, wybacz mi, dlatego że sam wybaczyć sobie nie potrafię. Z drugiej strony około 14 dzwoni na telefon do mamy i do taty do pracy i mówiąc bardzo spokojnym głosem zostawia wiadomość dla ich współpracowników, że dzisiaj ani Rhonda, ani Luton nie pojawią się w pracy, a następnie wraca do garażu i zasypia wtulony w zwłoki matki. A przynajmniej tak twierdzi jedno ze źródeł, które znalazłam. To samo źródło też twierdzi, że gdy wstaje, opuszcza dom w białym Thunderbirdzie, którym jeździła mama, jednak szybko właściwie wraca na miejsce zbrodni, tam przez jakiś czas przebywa, natomiast najgorsze właściwie ma dopiero nadejść.
Uzbrojony w ulubioną strzelbę AR-15 oraz mniej więcej około 100 sztuk amunicji, Trey wskakuje do swojego Mustanga i rusza w kierunku swojego byłego liceum, Waller High School. Plan, który ma w głowie, jest dość prosty. Jego zamiarem jest zabić około 70 studentów, 70 uczniów, kryjąc się pomiędzy ławkami stadionu, dlatego że akurat wtedy odbywał się zdaje się jakiś mecz i na trybunach było sporo ludzi. I do tego właśnie aktu Trey się przygotowywał od jakiegoś czasu. Zabójstwo rodziny nigdy nie było jego priorytetem, tylko takim początkiem masakry. Jak później odkryli policjanci, miał nawet takie specjalne mapy regionu, starając się sprawdzić właściwie każdy szczegół, eliminując potencjalne wpadki. On to wszystko bardzo dokładnie planował. A jak wykażą później jego dzienniki, bo on pisał dzienniki, miał różnego rodzaju zapiski, to on rozważał właściwie różne potencjalne cele masakry. Nie tylko swoją było szkołę. Ale myślał, że może to w sklepie spożywczym zrobi, albo może plac zabaw, starając się za jednym zamachem zabić jak najwięcej ludzi. To był jego priorytetem. Broń też nie była jedynym rozwiązaniem, bo on tak się zastanawiał, wcześniej oczywiście, grubo wcześniej, miesiące wcześniej, czy na przykład wjechanie w tłum samochodem nie byłoby bardziej efektywne, albo wjechanie w tłum samochodem strzelając jednocześnie, być może ładunki wybuchowe, no ale postanowił ruszyć tam właśnie ze strzelbą. Masakra. Normalny, zwyczajny chłopak i po prostu taki pomysł. Natomiast Trey, jadąc tam do tego liceum podczas tej drogi, nagle zmienia zdanie. Jak później powie policji, ten cały akt tego masowego mordu to mu się zaczął wydawać, cytuję, zbyt realny. Zabicie rodziców i brata, rozumiem, realne się nie wydawało. Więc Trey zdecyduje się spoczyć z drogi i odwiedzić kumpla, który swoją drogą nie ma żadnego bladego pojęcia, co się stało, co jego kolega Trey planował i o co chodzi. Więc nagle w pewnym momencie stwierdził, a nie, to jednak to nie jest, to jest bardzo głupi pomysł, żeby zrobić tą całą strzelaninę, żeby zamordować tyle osób, odpuszczam. Znaczy, oczywiście bardzo dobrze, że odpuścił. Tylko po prostu nagle tak mu się zmieniło, nagle, po prostu, podczas tej jazdy. Policja, która oczywiście bardzo szybko przyjechała na miejsce zdarzenia, nie była w stanie uwierzyć własnym oczom. Znaczy bardzo szybko, no bo on tam przez jakiś czas przebywał w tym domu, no ale w końcu ktoś ich powiadomił, oni tam w końcu przyjechali. Muffins, czyli ten kolega, który znał Trey'a jeszcze ze szkoły, był jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia. No i nie mógł wierzyć w to, co widzi. No, krew, szkło, łuski po nabojach, ciała ułożone w taki sposób, że wydawało się, że domownicy chcieli uciekać, chronić swoje życie, bałagan dookoła, wszystko w zasięgu wzroku zniszczone lub połamane. Jak policja stwierdziła, cała posesja wyglądała jak jedno wielkie miejsce bitwy. Media, które oczywiście na miejscu zdarzenia także się natychmiast pojawiły, nazwały to miejsce domem z horroru. Dzięki prasie Trey szybko zyskuje miano psychopatycznego mordercy, który znęcał się nad zwierzętami, ukrywał swoje mordercze zapędy. Dziwak i psychopata to najłagodniejsze z określeń. Jednak jego znajomi dość szybko dementowali te założenia. Trey zabił swoją rodzinę, a także wszystkie zwierzaki. Jednak oni mieli takie przeświadczenie, że obcując z nim na co dzień, to był normalny, zabawny facet, który wprawdzie lubił brutalne filmy, grał w gry, czy czytał o zbrodniach, ale nie bywał brutalny w prawdziwym życiu. Jego kumple opisują go jako inteligentnego, nieco egocentrycznego, ale bardzo sympatycznego i pomocnego, który wprawdzie żył nieco marzeniami, chcąc produkować filmy lub nawet, co więcej, żyć w takiej rzeczywistości filmowej, ale nie przekładał tego na relacje z innymi. Nigdy. Jak zapewniali, nie byliby w stanie zauważyć jakiejś drastycznej zmiany w jego zachowaniu, która tłumaczyłaby tą masakrę i morderstwo tej całej rodziny. Chociaż z drugiej strony, on był na lekach, tam były jakieś takie przesłanki, że on się tam może nie czuł zbyt dobrze, a ludzie, którzy go znali całe życie, twierdzili, że on się zachowywał mniej lub bardziej normalnie, biorąc pod uwagę to, jakie mieli doświadczenia w obcowaniu z nim. Jak wspomniałam, natychmiast rozpoczęły się poszukiwania i w momencie, kiedy policja zauważyła, że chłopak zniknął, zabierając tam część swoich rzeczy osobistych oraz swojego Forda Mustanga, no to już mniej więcej tam sprawdzili region i kilka godzin później Trey zostaje aresztowany przez oddział SWAT przed domem swojego kolegi w Magnolii, gdzie samotnie właściwie w tym samochodzie siedział razem z kilkoma innymi sztukami broni, naładowanej zresztą. Tam go dorwali.
W międzyczasie oczywiście to liceum, które planował zaatakować, zostało obstawione na wszystkie możliwe sposoby i zabezpieczone, bo oni tam dotarli do tych informacji, że być może on będzie chciał zaatakować swoją byłą szkołę. Trey, który natychmiast został przewieziony na posterunek, z marszu przyznał się od razu do winy, to nie było co ukrywać. Jego stan psychiczny był fatalny i chłopak oczekiwał właściwie na proces, jak oni go już tam zamknęli w celi, to oczekiwał na proces, będąc pod stałą obserwacją z powodu obawy, że może popełnić samobójstwo. Wyznaczono kaucję na 5 milionów dolarów, jednak z tego co wiem nie została ona wpłacona, więc oczekiwał na proces w areszcie. Oczywiście było też porządne przesłuchanie, które z tego jak źródła podają trwało niemal 8 godzin. Trey współpracował, nie ukrywając żadnych, nawet najbardziej drastycznych szczegółów, co jakiś czas zresztą wybuchając szlochem i płacząc nad losem rodziny. Zapytany, czemu to zrobił, on odparł, że winą to obarcza właściwie, że używał za dużo alkoholu, leków, narkotyków oraz obwiniał też przemoc, którą tak namiętnie studiował. Przyznał też, że gdyby nie dostęp do internetu, nie siedziałby tu teraz na przesłuchaniu, tylko sobie tam w domu gdzieś tam grając w gry i popijając margaritę, więc jeszcze internet był zły. Skarżył się też na samotność i fakt, że cierpiał na depresję. Jedną odpowiedzią, której udzielił też parokrotnie, bo on tam zmieniał te zeznania co jakiś czas, było, że on po prostu nie wie. Z drugiej strony przepytany dokładniej, Trey okazywał taką dość niesamowitą zdolność chłodnego, logicznego lub pseudologicznego myślenia, tłumacząc swoje postępowanie i kolejne kroki, które podejmował. Przyznał, że nie chciałby rodzina się wstydziła jego czynów, żeby się jego wstydziła, że za bliskich właściwie oddałby życie. Więc był też jedyną osobą, to jest właśnie ta chłodna logika w cudzysłowie, która byłaby w stanie ich, kolokwialnie ujmując, zlikwidować. W przypadku zagrożenia, jak Trey twierdził, on by oczywiście osłonił swoją rodzinę, swoją mamę, tatę, brata własną piersią, natomiast jeżeli chodzi o zlikwidowanie, to mógł być tylko on. Policja, tego słuchając, właściwie oni chyba do dzisiaj się głowią, co nim kierowało. A najstraszniejsze w tym wszystkim to jest chyba to, że nie było żadnych przesłanek, że coś jest nie tak. A w każdym razie nie takich oczywistych przesłanek, że coś jest nie tak. Jak powiedział to jeden ze śledczych z biura szeryfa, właściwie to mógł być po prostu każdy chłopak z Teksasu. Niemal każdy. Trey przepytywany przez policję przyznał, że zna dokładnie każdy szczegół masakry w Columbine. To jest ta fascynacja seryjnymi mordercami, strzelaninami, aktami terroru. Znał każde nazwisko, każdy detal. Minuta po minucie był w stanie zreferować wydarzenia. Jak przyznał, obejrzał dokumenty o tej zbrodni ponad 50 razy. Potrafił też wymienić i przeanalizować czyny najsłynniejszych seryjnych morderców, na przykład takich jak Ted Bundy czy syn Sama. I prowadził dość dokładne zapiski, właściwie prowadząc taki swoisty ranking zbrodniarzy. Nawet dokonując takich recenzji ich zbrodni, nawet powiedziałabym. W skali od 1 do 10 na przykład opiniował takie elementy jak brutalność ataku, wybór broni, ilość ofiar. Ale rozmawiając o tych notatkach ze śledczymi, zresztą bardzo poważnie podchodził do tych analiz, tłumacząc policjantom, wykładając im wręcz, który zbrodniarz powinien był się powstrzymać, który poczekać tak za 2-3 lata, że tutaj dobór z broni był niespecjalnie właściwy, a właściwie ten konkretnie to za bardzo ryzykował, że on by tak nie zrobił. No i oni tego tak słuchali, im się oczy robiły normalnie jakieś 5 złotówki z rybakiem. Trey przyznał, że sam rozważał zostanie seryjnym mordercą, ale sensowny i konieczny czas przyczajenia się pomiędzy tymi zbrodniami wydawał mu się strasznie nużący, nudny po prostu. Jak sam stwierdził, to byłoby zbyt stresujące, tak siedzieć na tyłku miesiąc czy dwa pomiędzy kolejnymi morderstwami i tylko się stresować, czy cię złapią, czy nie. Bez sensu zupełnie. Więc wolał, jak już coś zaplanować, to już wolał zaplanować masakrę. Znaleziono nawet 12-stronicowy manifest, w którym on filozofował, jak dokonywać zbrodni, jak uniknąć sprawiedliwości, wymykając się organom ścigania, więc nawet takie coś tam popełnił, napisał. Ja do tego manifestu nie dotarłam, tylko takie informacje były podane w prasie. Jeżeli chodzi o jego przyjaciół, to chyba nie dziwi, że właściwie wszyscy byli w szoku. Policja, właściwie próbując dotrzeć do takiego konkretnego motywu, to przepytała niemal każdego, kto miał kontakt z Treyem, włączając tego kolegów z gry World of Warcraft i innych gier, w które pogrywał online, więc tam też były przesłuchania pod tym kątem. Jego najlepsi kumple przyznali, że właściwie
to, co on zrobił, to jak on się ukrywał, to oni się czują właściwie zdradzeni. Dalsza rodzina też właściwie nie wie, co sądzić. Chłopak płacze, przyznaje się, żałuje, ale z drugiej strony zabił swoich najbliższych, z drugiej strony potrafi powiedzieć o tym zupełnie spokojnie, przeanalizować każdy detal, każdy strzał. Do tego wszystkiego ta rodzina dość sporo w tym momencie akurat przechodziła, dlatego że ukochany dziadek Trey'a po bardzo ciężkiej chorobie umiera 4 dni po morderstwach w wieku 88 lat. W sierpniu 2012 roku Trey zostaje skazany na dożywocie w procesie o 3 morderstwa pierwszego stopnia. Nie wiem, czy ma w ogóle co liczyć na prawo warunkowego zwolnienia kiedykolwiek. Wiem też, że podczas jego obrony nie została podjęta jakakolwiek choroba psychiczna jako okoliczność łagodząca lub tłumacząca sam fakt oraz także on nie został uznany za niepoczytalnego. Więc to jest też to. Wiem, że wcześniej chłopak nie miał właściwie żadnego wpisu w kartotece, oprócz kilku mandatów za zbyt powolne deptanie po pedale gazu, natomiast mandatów, które bardzo cierpliwie opłacali jego rodzice, rozumiejąc jego ciężką sytuację. Wiem też, że w więzieniu zaczął pisać książkę, tak jak tłumaczył śledczym, jakąś komedię o mężczyźnie, który mieszka razem z żoną i dwójką dzieci i cały czas robi im dowcipy. Co z tego wyszło? Nie wiem. Nie sądzę, żeby to był bestseller, ile on to kiedykolwiek skończy i spróbuję wydać. Na tym jednak historia się nie kończy. Siedząc już za kratami, Trey miał możliwość korespondowania ze światem zewnętrznym. Od czasu do czasu pozwolono mu wysłać jakiś list. Mógł korespondować zarówno z prasą, jak i z rodziną oczywiście i w pewnym momencie, niedługo po wyroku, skontaktował się z nim James Sivakumaran. 30-latek studiujący na University of Central Florida w Orlando. James był samotnikiem, bez kolegów czy przyjaciół, który właściwie znowu nigdy nie był agresywny, nigdy specjalnie nie odstawał od tak zwanych norm społecznych. Coś go jednak pchnęło i chciał zaplanować atak na swój własny kampus uniwersytecki i zdecydował się konsultować w tej sprawie z Trey'em. Trey, który w końcu niby płakał i żałował swoich czynów, jak mogłem to zrobić i tak dalej, gorąco Jamesa zachęcał do tej zbrodni. No i faktycznie zachęcił. James planował swój atak na uniwersytet, przygotowując broń, to był kaliber 45, 200 sztuk amunicji oraz 4 ładunki wybuchowe, więc tam niezły arsenał był w jego pokoju. Ten fascynat broni, zresztą jak później odkryli policjanci, bardzo lubił broń wszelkiego rodzaju, nawet pozował z tym swoim całym arsenałem, robiąc sobie właśnie takie specjalne, różne groźne selfie. I jego magiczny plan był taki, żeby upić się w lokalnym barze, bo to oczywiście sprawia, że tam celność wzrasta niesamowicie, i wejść na wieżę numer 1, tam przy swoim kampusie, i zacząć strzelać. Przygotowana masakra, łącznie z rozrysowanymi mapami i szczegółami, na szczęście nie miała miejsca. Tam plan był mniej więcej taki, że James planował odpalić alarm przeciwpożarowy, a kiedy ludzie zaczęliby wybiegać, no to on miał ich wystrzelać jak kaczki. Cytując, chciał im zgotować piekło. Czemu? Też właściwie ciężko stwierdzić. Nie miał wrogów ani przyjaciół, większość go zresztą ignorowała z wzajemnością, a jednak uparł się, że on to zrobi. Coś go do tego pchnęło. James odpalił ten alarm około północy, 18 marca 2013 roku, niemal równo rok po zbrodni Trey'a. Jednak nie wyszło. I bardzo dobrze oczywiście, że nie wyszło. Dlatego, że niestety dla zainteresowanego zaalarmowane służby pojawiły się o wiele szybciej niż przewidywał i do zamachu po prostu nie doszło. James nie wytrzymał presji, spanikował i najpierw się ukrył w swoim pokoju, nie wiedział za bardzo co ze sobą zrobić, a następnie popełnił samobójstwo za pomocą śmiertelnego strzału w usta. Od razu kampus oczywiście ewakuowano, przeprowadzono dokładne dochodzenie, jednak tym razem znowu wyszło, że James działał sam, że nie było żadnych pobudek, nie wiem, politycznych, ideologicznych. Czemu chciał to zrobić? Nie wiadomo. To tak trochę brzmi jak taki efekt kuli śnieżnej. Jeden chłopak robi coś strasznego, inspiruje drugiego i tak leci i leci i leci. Zaczynamy od Columbine, tutaj jest fascynacja jakimiś tam zbrodniami. Później ten Trey, później ten James. No koszmar wręcz.
Czy Trey Sessler ma teraz możliwość korespondowania z innymi, ciężko mi powiedzieć. Mam głęboką nadzieję, że go tam ograniczyli albo sprawdzają bardziej uważnie, co on tam pisze. Wiem, że dalej odsiaduje wyrok, chociaż kilka lat temu pojawiły się plotki o jego rzekomej śmierci. Była taka informacja gdzieś na Twitterze pojawiła. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, jednak chłopak dalej żyje. Za kratami, ale żyje. No właśnie, wróćmy do samego Trey'a. Co spowodowało, że Trey Sessler zdecydował się na taki, a nie inny krok? Nie wydaje się, żeby to był atak w afekcie, biorąc pod uwagę te wszystkie wielomiesięczne przygotowania. Nie wydaje się też, żeby w życiu tego młodego człowieka nastąpił jakiś wyraźny przełom, jakaś traumatyczna historia, od której moglibyśmy wyjść. Przynajmniej z tego, co jest nam wiadomo. Żadnego strasznego dzieciństwa, dręczenia w szkole, otoczony tam gronem wiernych przyjaciół, nawet umiarkowana sława przecież, bo tutaj ten YouTube. Oczywiście można sobie obwiniać anime albo gry komputerowe, bo to się zawsze obwinia, ale z drugiej strony czytanie o seryjnych mordercach na przykład, to też jest hobby wielu ludzi, a nie każdy sięga po broń. Czy może to był zły dobór leków, ignorancja lekarza, zła opieka psychiatryczna, albo te mikstury chemiczne, które Trey sobie serwował. Z drugiej strony ten młody chłopak zainspirował kolejnego do podobnej zbrodni, a wtedy już musiał być pod opieką psychiatry i już nie ćpał jakichś takich dziwnych, niesamowitych historii chemicznych tam w tym więzieniu. Przynajmniej z tego, co jest mi wiadome. A on na pewno miał to o wiele utrudnione. Czy więc to była kwestia dokończenia dzieła? Dlaczego Trey nakłonił Jamesa do tego ataku? Że chodziło o to, żeby zemścić na tym społeczeństwie? Dokończyć dzieła obcymi rękami? Być może po prostu Trey w tym swoim takim zagmatwaniu nie chciałby śmierci jego rodziców, oczywiście w jego mniemaniu, poszła na marne. Nie zabił ich przecież po to, żeby się zemścić, tylko by nie cierpieli, słysząc jego imię w kontekście straszliwego ataku na szkołę. Cóż, to wszystko, co mam dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało, ile takie historie mogą się podobać. Bardzo też z tego miejsca chciałabym podziękować wydawnictwu Insignis za pomoc w realizacji tego materiału. Dla wielbicieli historii post-apo, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz książki Szczur Wrocławia Kraty Roberta Schmidta, jest taki mały konkurs, do którego zapraszam. Informacje, o którym możecie znaleźć pod filmem w opisie filmu, tam wystarczy to rozwinąć i będzie wiadomo, co trzeba zrobić, jeżeli chcielibyście tą książkę przeczytać. Ja się z Wami żegnam, a na sam koniec powiem tylko tyle, że niby tyle wiemy, posiadając cały arsenał informacji, włączając to kanał na YouTube, który przecież jest niesamowicie istotny, przydatny podczas takiej analizy, cały czas istnieje, jest dostępny, chociaż komentarze są często szydercze, szczerze mówiąc. Mamy też zeznania świadków, całe życie Trey'a jest upublicznione, łącznie z jakimiś jego zapiskami, wypowiedziami. On sam wielokrotnie został przesłuchany i zbadany, a jednak cały czas pozostaje jedno najważniejsze pytanie, na które do dzisiaj nikt nie jest w stanie do końca odpowiedzieć. Nie jest w stanie odpowiedzieć w 100%. Czemu? Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Insignis, wydawcą książki Szczur Wrocławia Kraty Roberta Schmidta, postapokaliptycznej opowieści o zombie w latach 60. ubiegłego wieku.